wiadomo, że nastąpiła zmiana rywala. Pierwotnie miał być to Artur Szpilka, ostatecznie jest to Damian Turbo Ściński. Jak wy jako grupa, ty jako promotor reagowaliście na te ostatnie dni, kiedy Szpilka wrócił ze Stanów Zjednoczonych? Zaskoczenie wejdzie tego scenariusza, że mogło zdarzyć się nogawy, bardziej bałaliśmy się, że będzie kontuzja, bo nowa kontuzja. Ale to takie życie. Szukaliśmy nowego rywala dla Krzysztofa, nie było to łatwe, bo idea jest Polakiem, więc z trzech propozycji Damian wyraził zainteresowanie zgodę i chęć rywalizacji z Krzysztofem. No powiem tyle, pozwolę przyniosła na konferencji prasowej z wielu ludzi kibiców pyta, czy to była ustawka, czy nie. Niech pan powie autorytetem. Nie, nie było. To był winny. Nie chciałbym już wracać do winnych, co nie było. Nie wiem, jak. Ja nie wiem, dlaczego skąd to mówię, bo właśnie w ogóle pytanie o to, bo była ustawka, ale ja pamiętam jak dziś, jak sam osobiście poprosiłem Artura i Krzysztofa, żeby podeszli do nas, żeby stanęli, oni sami byli zaskoczeni takim obrotem sprawy, ponieważ uznaliśmy, że warto mieć po prostu w naszym portfolio fotograficznym zdjęcie obu zawodników i kiedy wywołałem Krzysztofa i Artura, nagle coś tam między nimi zaistniało, także oni sami nawet nie wiedzieli, że to samo przeze mnie wywołali. Więc proszę Państwa, wiemy już o uzasadnieniu. To nie była ustawka. To było naturalne, spontaniczne. I teraz kolejne pytanie. Kiedy walka Szpilka dziwną? Upieknijmy już troszeczkę przyszłość. Te kwestie są już realizowane, więc mam nadzieję, że jak najszybciej Krzysztof podjęła. Będziemy parę minut tam do tej walki, jak najszybciej. No i czekamy teraz na precyzyjne informacje odnośnie daty, godziny, miejsca. Ja chciałem się Ciebie zapytać, bo Polski Związek Bokserski, zamykając już jakby absolutnie ten wątek tego, co wydarzyło się 7 stycznia w restauracji Champions, nałożył karę na Artura Szpilkę i to miało być ileś procent z honorarium za występ w Trójmiejskiej RW Arenie. Czy teraz ta kara zostanie przekwalifikowana? To jest dobre pytanie, które na pewno będziemy na zarządzie poruszać. Trzeba będzie to, co się obiecało, zapłacić. Bardzo się zachęcali, jak nie jest wielka wiosna. Czyli w tej zasady była wina kara, musi być. Wydaje mi się, że to powinno być tak samo rozstrzygnąć. To, że walka została przeniesiona na inny termin, na inną datę, to nie znaczy, że Artur powiedzmy nie odda tego scenarium 10% na wielką kwestię, to też mogą zrobić. Ja chciałbym teraz przejść do Krzyśka, bo prezentuje się w ringu bardzo imponująco. Jakie są plany, jeśli chodzi o wizję kariery Krzysztofa? Pewnie się rozstrzygnie sytuacja odnośnie wspomnianej walki, dokładnie. Teraz znowu przygotowania, już takie bardziej zaostrzone, bo nie widzieliśmy, że takie napięcie pomiędzy Krzysztofem a Arturem istnieje. Więc tutaj będziemy musieli bardziej mocno się spiąć do przygotowania. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że naprawdę Zimrok jest świetnie przygotowany. On, żeby przygotować się do tej walki, zrezygnował z roboty w dyskotece, zrezygnował z pracy w klubie fitness, gdzie jest instruktorem, wszystko postawił na jedną kartę i to widać, jest naprawdę szybki, jest dobrze przygotowany i to gwarantuje, że RW Arenie naprawdę zaprezentuje się z najlepszej strony co do tego promotor Tomasz Babiloński i my nie mamy najmniejszej wątpliwości. Rozumiem, że nie masz najmniejszej wątpliwości. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za obecność tutaj. Szanowni Państwo, wielkie brawa Krzysztof Zimnoch i jego trener. Dziękujemy.